W grze pojawiła się nowa specjalna oferta. Oferta łysego handlarza. Dlatego ja dzisiaj, moi drodzy państwo, specjalnie pod ten odcinek wcielam się w rolę łysego handlarza i będę handlował w grze Squad Busters, ponieważ dzisiaj wraz z tą ofertą można kupić podwajacz skrzynek. Więc za każdym razem, jak wygramy mecz, nasze nagrody są podwajane. Zobaczymy, co ciekawego trafimy. Nie śmiejcie się w komentarzach, że mam takie PKS-y, ale to naprawdę jest peruka łysego, genialnego żółwia z Dragon Ball. Mega jednostkę z poprzedniego odcinka wygrywa ta oto osoba, gratuluję, odezwij się do mnie, a ja podeślę ci specjalny kod. Jak widzicie, w lewym rogu wyświetla mi się oferta łysego. Oferta specjalna łysego handlarza. Zwykła skrzynia za darmo do odblokowania, więc na początku odpalmy sobie zwykłą skrzynkę. I uwaga, bardzo duża skrzynia, więc spoko, jak na początek. Do tego 8 goblinów, okej. I teraz mamy możliwość kupienia 30 handlarzy za 11,99. I co? No i jajeczko, musimy to zrobić. Łeb ma jak jajeczko, więc odpalamy. Zakup został pomyślnie sfinalizowany za 12 zł. Skakuje nam aż 30 handlarzy. Wielu z was z pewnością nie docenia tej postaci, ale ja wam dzisiaj pokażę, że handlarz jest naprawdę mega OP. Daje klejnoty 2 po zebraniu 15 monet. Mamy jeszcze podwajacz skrzyń. Więc od razu sobie to odbierzmy. Przez ograniczony czas podwaja zawartość skrzyni z nagrodami w bitwie. Do tego jeszcze 2500 golda. Super, no i kolejna oferta handlarza razy 70 będziemy odpalali po meczu, który zagramy. Na początku wejdźmy sobie jeszcze w klejnoty, bo tutaj specjalnie nadropiłem dla was, moi kochani, skrzyneczek, więc otwórzmy. Pam! Właśnie! Nowa postać Pam wskoczyła ostatnio ze skrzynki na moje konto. Wkurzyłem się troszeczkę, że nie nagrałem to dla was tego momentu, no ale wiadomo, nie wszystko uda mi się nagrać, jak gram, poza nagrywaniem filmów na YouTube. Do tego mega jednostka magiczna Shelly, razy 2 i razy 3, kozak, troszeczkę młoteczków, no i oczywiście gold, który się przyda na passe, o ile byśmy przegrali. Dobra, jak widzicie, mam 130 passy, więc nieźle. Oddziały, czas poulepszać, gdzie jest nasz handlarz? Jest i handlarz, podnosimy, rozwijamy wariata. Kozak i mamy go na poziomie drugim. Rozwijamy na poziom trzeci, let's go! Ewolucja, więc zarąbiście, super trader. Tutaj możemy jeszcze czarodzieja na przykład sobie podnieść. Podnosimy mawiskę, szelkę, barbarians, meryk, el primos, no i oczywiście goblin. I odbierzmy sobie nagrody, 4000 golda, zwykła skrzynka, z której, ach, niestety nic nie wypada. No ale powiem wam, że nie będę chciał w życiu tak wyglądać. Łysy, mam przerąbane. Pojadę na pewno na przeszczep. Choćby do Turcji, nieważne. Ważne jest to, że mamy podwajać skrzyń przez 12 minut, więc odpalamy, lecimy z tematem. Oczywiście jeszcze meczek z bonusem, coś pięknego. Pinaty oraz fuzja na start. Dawajcie od razu, fuzjujemy naszego handlarza na starcie, jeżeli będzie handlarz pierwszy. Jest i handlarz! Co za sztosik kabanosik. Lecimy. Jest i fuzja. Szybko tylko pokonać kilka szkieletonków, żeby mieć kolejną jednostkę. Tutaj przebiegnijmy się po krzakach. Aha, serduszko wypadło, to nieźle. Jest trzecia moneta, jest trzecia moneta. No i teraz potrzebujemy tutaj do takiej ekipy Grega. Musimy jak najszybciej nafarmić monet. Zobaczcie, mój handlarz wyrzucił gemy. Wokół handlarza jest takie kółko, które oznacza nam, ile monet już podnieśliśmy. I tak jak było napisane, co 15 minut wyrzuca gemy. Co 15 monet wyrzuca gemy. O, w ten sposób. Tutaj szybko jeszcze kolejny grek, ewolucja. Serduszko nie potrzebujemy. Lecimy dalej. Kolejny spell. No i teraz, moi drodzy państwo, tak. Shelly jakaś do obrony by się przydała. Podjeżdżamy chłopa od razu. A co? Damy radę? Oj, nie damy radę. Shellka padła. Uciekamy. Uciekamy, jest przypał. I to gruby. Szybko po skrzynkę. Troszeczkę się podpaliłem za mocno. Bo... lipa straszna. Dobra, budujemy na nowo eko. Shelly kolejna. Dobra, pinatka. Tutaj mogę się rozwinąć i to bardzo dobrze, tylko żebym nie podjeżdżał, bo to była faktycznie głupota z mojej strony. Zobaczcie, jestem cały czas pierwszy, bo podnoszę klejnoty, które rzuca mi mój handlarz. Do tego kolejna szelka. Bombki na grządki mawiski. Okej, okay. Kolejne gemy wyleciały, zaraz je podniosę. Shella na ewolucji. Fusion, o, tutaj jeszcze z krzaków nam coś wyskoczy. Nie dość, że wyskoczyło nam z krzaków gold, to jeszcze kolejny gold. Okej, okay, bomba. Tutaj na drzewa. Dobra, kolejne gemy wyrzucił. Zobaczcie, ile mam tych gemów. Jestem pierwszy. Co prawda, za mocno nie biję. Jeszcze. Żeby kogoś podjeżdżać, ale... za chwileczkę rozwiniemy swoje postacie jeszcze mocniej. Dobra, szybko pyk. Kogo? Wizarda. Dobra.
Kolejny gold i kolejne klejnoty zaraz powinny wypaść. Właśnie wypadły. Jesteśmy drudzy. Kolejny wizard. Kolejne ciało do przodu. Mamy chłopa, mamy chłopa. Bierz klejnoty. Oddawaj moje klejnoty, wariacie. Dobra, porobiony. Ładnie, Shelly. Jazda z nim do końca. On ma też handlarza, który będzie miał dużo klejnotów. Pamka leży. Jest i handlarz. Chodź, 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 chodź. Będzie mój, będzie mój, będzie mój. Uciekam, 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 bo to się zemści. Ale on miał chyba lepsze jednostki ode mnie. Jeszcze ma healera, więc tam jest troszeczkę problem, wiecie. Więc lecimy od razu po jakąś postać, która będzie mnie leczyła jeszcze. Okej, okay, super. Goblina golema mińmy. Super, 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 super. Podnosimy wszystko. Są dwa golemy. Jak je porobię, to prawdopodobnie będę pierwszy. Szybko. No dawaj, padaj! Myślałem, że on padnie. Dobra, padł. Raz. Okej. Okay. Klejnoty zbieram. Klucz. Jest mój klucz. Bomba tutaj na chłopów jeszcze. Tak, on po prostu znienacka, na szybkości. Dostali. Po skrzynie, po skrzynie. Coś mocnego, coś mocnego. Dobra, ewolucja wizarda. Mamy leczenie, więc możemy podjeżdżać. Jeszcze jedna postać tylko. Szybko leczenie i podjazd chłopa! Działo! O, ma hoga, nie dorwę go raczej. Nie dorwę go, dobra, nieważne. Ale jest kolejny, Teo! Chodź tu, Teo! Dostaję w kolta. Ucieka mi! Porobiony i chyba będę miał pierwsze, czy nie, czy drugie? Mało brakowało, bym był pierwszy, uwaga. No nie wierzę, kilku zabrakło. Trudno, ale drugie miejsce na początek i tak spoko loko. No to teraz, moi drodzy państwo, jeszcze dla was mam niespodziankę. Ponieważ do otwarcia mamy... Medic razy dwa, ale mocno. No dobra, lecimy z kolejną gierką, bo podwajacze się za chwileczkę skończą. Jak najszybciej trzeba wyjaśniać oponentów. Gobliny, szabrowniki. Tutaj by się przydała jakaś taka postać, która by biła gobliny na dystans, bo z nich cały czas by wypadał wtedy gold. Ja od razu lecę po kolejnego goblina, jeżeli jest, nie ma, wizard jest. No niech będzie wizard. Tutaj szybciutko grządkę rozwalić i po kolejną skrzynię. Colt, dobra, jest dobrze, kolcik może być. Dobra, i kolejna skrzynia. Let's go. Kolejny Colt, dobra. Porobiony? Ten szabrownik porobiony. Pięknie. I kolejny goblin. Potrzebujemy na razie golda, żeby się rozwinąć, więc bierzemy kolejnego goblina. Chodź, 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 szabrownik. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dobra. Zjechany, kozak. No i teraz, co tu zrobić? Dobra, El Primo. Jakiegoś tanka by nam się przydało tutaj do naszego zespołu dorzucić. Są mój chłopy, kurczaki jakieś. Medyka mógł rozwalę. Okej, okay, rozwalony medyk. Jedziemy dalej z nim, kurczak rozwalony, pamka leży, kurczaki mu zostały. Jest mój! Ostatni chicken! Nara, gościu. I free skrzynka, widzowie. Free skrzynka. Dobra, kolejny goblin. Uuu, teraz to posypał golda. Dobra, wizard, 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 dobra, El Primo. Moje, 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 moje. Bomba na chłopa. I wjazd w niego, wjazd na ostro. Dobra, ucieka mi. Szkoda, szkoda jednostek, Farol. Skup się tutaj na razie. Na rozwinięciu jeszcze postaci, na poziom wyższy. Jakbym miał ewolucję Colta, to by było już dobrze. Colt, Colt, Colt nie ma. El Primo na ewolucji. Może być. Dobra. Ukryta moneta jest w krzakach, widzę. Chodź, 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 chodź tutaj, wariacie. Dobra, Dynamite może być. Damy go na ewolucję. Rzadko go pikuje. Ale na ewolucji już jest spoko, gościu. Jeszcze te gobliny mi uciekają. Niedobrze. O, teraz już powinny nie uciekać. Teraz już powinienem je łapać. Patrzcie na to. Jest goblin. Pyk. Zawsze na gobliny bierzcie jakąś postać na dystans. Zdąży go dobić. Chodź, 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 chodź tu, wariacie. Kolejny Colt. Zarąbiście. Siódme miejsce póki co. Średnio to widzę, ale powinniśmy zaraz się tak rozwinąć, że kogoś podjedziemy, damy radę wygrać. Zobaczymy. Kolejna skrzynia. Hogrider jest? Nie ma. Dynamite. Na ewolucji zaraz będzie. Szybko, 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 szybko. Dobra, jest golem. Golem może nas tutaj troszeczkę uratować i podnieść nam miejsce wyżej. Dobra, jest chłop. O kurde, wjechał we mnie, uciekam. Szóste miejsce, co prawda nie jest za super. Goblina wziąłem, bo nic lepszego nie było. Hogrider, w końcu będę mógł szybciej uciekać i podjeżdżać w razie czego. Okej, okay. Gobliny, chodźcie. Chodźcie, 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 chodźcie. Dawaj, dawaj, dawaj. Potrzebuję więcej golda. Nie no, siódme miejsce, jak słabo. Jest Dynamite na ewolucji. Dobra, jedziemy. Bomba, chłopa. Dostał, szał, szał jest mój. Zbiję go, czy go nie zbiję? Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, wariacie. Kurde. Dobra, porobiony. Zgubił gemy drugi, ha!
Leszczu! Trzeci! Niedobrze, niedobrze, niedobrze. 3, 2. Piąty! Piąty! Finalnie piąty! Niepotrzebnie zdawałem się w tą bitkę. No ale trudno, piąty może być. Ważne, że nie szósty. A mało brakowało. 5 gemów bym stracił i by był przypał. Dobra, otwieramy skrzynkę razy 2. Ach, bez bonusa żadnego, średnio. No dobra, niech będzie. Razy 2. Okej, lecimy z kolejnym meczem, bo tu nie ma na co czekać. Trzeba szybciutko. Kolejny bonus, zarąbiście. Dzisiaj odcinek oddaję. Mega na start. Proszę, Witch Kitsun. Wiedźmę bym poprosił. Poproszę wiedźmę. El Tigre, może być, dobra. Pod El Tigre by się przydała jakaś taka jednostka, która szybko biega. Tutaj rzućmy tak. Od razu rozwaliłem grządki razem z drzewem. Mega dobre zagranie. Hogrider, nie ma, dobra. Goblin, zapraszam. Potrzebujemy golda, panie goblinie. Kolejny goblin, jeżeli jest, jest. Super. Tutaj bomba na drzewko. Aj, były grządki na dole, nie zauważyłem. Zapomniałem, jeszcze tych map niestety nie znam na pamięć. Dobra, szelka. Mejwiska, niech będzie. Będziemy farmić sobie golda w ten sposób. Zaraz budujemy tutaj mocną drużynę, tylko jak ktoś ma wiedźmę, to te wiedźmy za mocno, mi się wydaje, spamują w tej gierce i ciężko jest generalnie podjechać. No ale powinniśmy sobie poradzić, zająć jakieś pozytywne miejsce. Kurczak, ja dziękuję. O, ma szelkę, nawet tam na razie nie podchodzę, niech ma wiska mi tutaj szybciutko farmi. No jednostki, bijcie tego bowlera, o co chodzi? Dobra, kanonik wyrzućmy. Zawsze to kolejny kanon do questa. Już mam dwie mawiski, to będzie to szło teraz szybciej. Dobra. I kogo wziąć? Medyka, medyka, bo tu medyk jest potrzebny. No niestety, w tym trybie medyk jest niezbędny. Tam widzę, się klepią, klepią się. Jadę na trzeciego. Dojeżdżam go. Wjechał! Dobra, szybko, jeszcze tylko coś. Kurczak! Dobra. Chodź tu, wariacie! Chodź, moje buty to były kurczaka! Dobra. Uciekł mi, nieważne, nieważne. A raz się tutaj rozwiniemy, jeszcze lepiej. Go dojedziemy, nie mam żadnej jednostki, która bije na daleko. To jest najgorsze. Dobra, i teraz mawiska na ewolucję, musi wskoczyć. Będą tańsze skrzynki. No i teraz jakiś Hogrider by się przydał do tego zespołu. Mamy kurczaka co prawda, ale ten kurczak średnio oddaje. Dobra, Chicken na ewolucję. 3 buty wyrzucił. Golem porobione, 5. miejsce. Szybko. Dobra, cofamy się. Chyba trochę jednostek straciłem, ale nieważne. Ważne, że wdałem się w klepę i troszeczkę pokazałem tutaj serducha do walki. Dobra, mamy, moi drodzy, Battle Healera. Teraz gierka się zmieni. Szybko moby, szybko bossy bić. Kurde, silny ten golem. Nie ma co gadać. 4. miejsce. Mavis podnosi raz. Mavis podnosi 2. Barbarian King, okej. Dobra, jest jakiś chłoptaś. Gacza, mam mawiskę. Nie ma, ja to podnoszę. 5. miejsce, dobra. A, szybko, ostatnia grządka. Dobra. Nie. Nie, 6. No niedobrze, słabo to wyszło. Ach, trzeba będzie kupić passę. Mało brakowało, mogłem wdać się w bójkę z kimś, no ale niestety nie wyszło. 6. może być. Albo i nie może, bo trzeba dokupić passę. 132. Razy 2 i uwaga! BUM! 7 razy łysy! 14 razy łysy! No i niestety, podwajacz się skończył, więc kupujemy dalej kolejną ofertę handlarza za 24 zł. Zakup pomyślnie sfinalizowany, wskakuj łysy! Plus 70 razy, rozumiecie? 70 razy baby trader. Skrzyneczka, a z niej chicken! Okej. Rzadka skrzynia i uwaga! BUM! Amka i epicka skrzynia, duża epicka skrzynia i król barbarzyńców. No dobra, całkiem spoko loko oferta, moi drodzy państwo. Tu jeszcze możemy sobie odebrać kolejną skrzynię. Jeszcze duża skrzynia. I czarodziej wypadł. No i fajnie, wejdźmy sobie teraz w oddział i sprawdźmy naszego handlarza. Możemy go rozwijać i to naprawdę... Wow, sporo poziomów rozwinąłem. Tu mogę też kolejny poziom rozwinąć. Mamy kolejną skrzynkę. Ale się udało dzisiaj. Dzisiaj potężny opening dla widzów. Kolejny czarodziej. Zarąbiście. Wejdźmy znowu w oddział i popatrzmy, co my tutaj mamy. Możemy rozwinąć kurczaka. Colta. Medyka. Szelkę. Bo... No i to było na tyle. Łysy challenge zaliczony. Perukę mogę już ściągnąć.
ale mnie ulizało. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli chcecie, abym kupił kolejną ofertę, zostawcie łapeczkę w górę, 5000 łapek i to robimy. A wy pamiętajcie, zanim cokolwiek kupicie, nie zapomnijcie wpisać kodu Farel do sklepu. Was to nic nie kosztuje, mi sporo pomaga, także dziękuję każdemu za wsparcie, a my widzimy się w kolejnym zwariowanym odcinku. Trzymajcie się, cześć!